Cinema 3D w Kłodzku odbył się pokaz najlepszych filmów z lat 2006-2010, prezentowanych na Międzynarodowym Festiwalu Pol 8 imienia Józefa Milki w Polanicy Zdroju. No, bardzo się cieszę, że nawiązaliśmy współpracę z kinem Cinema 3D. Ona trwa już od pewnego czasu, ale ten dzisiejszy pokaz to jest takie, że tak powiem, potwierdzenie tej naszej współpracy, bo tutaj przy imprezach plenerowych współpracowaliśmy, przy naszym lecie filmowym, które się odbywa w Polanicy. Do pokazu organizatorzy starali się wybrać jak najlepsze filmy, co nie było rzeczą łatwą. Bardzo mieliśmy duży kłopot, ponieważ umówiliśmy się tutaj z kinem Cinema 3D, że pokaz nie może być dłuższy niż 1,5 godziny, a bardzo trudno jest dokonać wyboru, bo co roku na festiwalu Pol 8 pojawiało się 5, 6, 7, a czasami 10 bardzo dobrych filmów, które warto pokazywać publiczności, promować je, a może mogliśmy wybrać tylko te właśnie 7 pozycji, czyli mniej więcej 1,5 godziny. Jakie to są filmy? Chciałem w pigułce pokazać właśnie ten festiwal Pol 8, bo i filmy fabularne, i dokument, i znakomite filmy animowane, no i oczywiście chciałem przy okazji pokazać, że jest to festiwal międzynarodowy, czyli pokazujemy tu filmy i autorów z Wielkiej Brytanii, i Hiszpanii, i Francji, i Czech. Także taki zestaw, który pokazuje po prostu przekrój tego festiwalu. Jaką tematykę one będą poruszać? Tematyka bardzo różna. Ułożyłem ten program w ten sposób, żeby i trochę wstrząsnąć widzem, zwrócić uwagę na pewne problemy, które nas otaczają, czyli na przykład problem przemocy, jak w filmie Sister Daniela Malloya z Wielkiej Brytanii. Przepiękny film hiszpański, bardzo ciepły, w tle z postacią Jana Pawła II, czyli film taki bardzo dobry, film pokazujący z kolei problem niepełnosprawności, problem uczuć ludzkich, dobra. Będą dwa filmy animowane, nie ukrywam, że bardzo śmieszne, zabawne. To jest film Sen Jarosława Nykla i Kuku Klok, francuski sen, znakomicie zrealizowana animacja z takim trochę trupim humorem, trupim podtekstem. Rewelacyjny film Brzydkie Słowa. To jest absolutnie profesjonalna produkcja, można powiedzieć, mimo że film powstał jeszcze, kiedy jego autor był w szkole filmowej. Brzydkie Słowa to jest film, który adekwatnie tytuł, pada tam bardzo dużo brzydkich słów. Jest to przepiękna opowieść o zmaganiu się z bardzo trudną i rzadką chorobą przez człowieka. Również i forma tego filmu jest niesamowita, bo myślę, że tak przez pierwsze 5-6 minut widz ma wrażenie, że ogląda film dokumentalny, a tak znakomicie jest grany ten film przez głównego aktora. Policja szuka. Halo? Chciałem zgłosić kradzież. Ukradli mi auto. Adres wyjął pan, dzwoni na Topolowa 5, mieszkania 2.
Moje nazwisko Piotr... Skurwy! Nic, nic. Skurwy, syn! Słucham? Nie, niech pani zwraca na to uwagi. Jestem chory na zespół Tureta. Co? Zespół Tureta, taka choroba, nie myślę tego, co mówię. Szmata! Proszę pana, to był Ford Capri. Proszę pana, chodzi o auto. Ukradli. I chuj! Zbierałem... Pana, zbierałem na niego... Chuj! 10 lat. Piękną również animację wybrałem, karuzelę, skutery Rodeo. To jest debiut młodej autorki. Przepięknie skonstruowany opowieść o świecie, takim rozpędzającym się świecie dziecięcym, świecie zabawy, który tak się rozpędza, że dziecko już w pewnym momencie nie panuje na tym wszystkim, co się dzieje. Znakomity film Skarby Anika, nagradzany na wielu międzynarodowych festiwalach. To jest przepiękny film dokumentalny opowiadający o młodej kobiecie samotnie wychowującej dziecko z małej miejscowości pod Tatrami. Z pięknym przesłaniem tego filmu, o, też mówię, cieple, dobroci, miłości. I mimo że Skarby Ani A to po prostu dokument i pewna relacja, ale znakomicie skonstruowana przez reżyserkę, przez scenarzystkę, która niejako towarzyszy w tych codziennych zmaganiach osobie bardzo niepełnosprawnej. Ta nasza bohaterka nie ma rąk radzi sobie z życiem w sposób niesamowity, robi tak wspaniałe i piękne rzeczy, których my, którzy mamy te ręce, na pewno byśmy nie wykonali. To jest scena, kiedy główna bohaterka wyszywa piękny kilim nogami, jest naprawdę poruszająca. Jestem dumna z córki i z tego, że potrafiłam być między ludźmi i nie zamykać się w sobie. Myślę, że to dało mi poczucie własnej wartości. Nie są filmy, prawda, które, nie wiem, no, przysporzą tutaj kinu jakiejś niesamowitej frekwencji. Natomiast chcemy dbać o tego widza wymagającego, który szuka czegoś innego. Również takich rzeczy, których po prostu na co dzień nie zobaczy ani w kinie, ani w telewizji. I tutaj bez względu na ilość widzów po prostu pokażemy te filmy. Co więcej, organizujemy konkurs, czyli chcemy, żeby publiczność zagłosowała na najlepszy ich zdaniem film z tych 7 zaproponowanych i wśród nich rozlosowujemy również nagrody. Ja mam dylemat między 2 filmami. Tak, a jakie to były filmy? Tam był... Jeden to się nazywa Karuzele, Skutery, Rodeo, a drugi Skarby Ani K. I co ci się tam najbardziej podobało w tych filmach? W Karuzelach, Skutery i Rodeo to był fajny podkład muzyki, taki jakby teledysk. A w Skarbie Ani K to był taki bardzo fajny film dokumentalny. Prezentacje filmów są elementem promującym Międzynarodowy Festiwal Pol 8 imienia Józefa Milki.
Pokazy filmów z tego festiwalu odbędą się w dwóch miastach. W dniu dzisiejszym w kinie Cinema 3D w Kłodzku i 23 września zostanie powtórzony ten sam repertuar w kinie Światowid w Polanicy Zdroju. Niestety Międzynarodowy Festiwal Filmowy Pol 8 w tym roku się nie odbędzie. W tym roku edycja konkursowa jest zawieszona. Nie odbędzie się po prostu konkurs z różnych przyczyn. Przede wszystkim finansowym ten kryzys dał się nam bardzo mocno we znaki. W tym roku się pokazy konkursowe niestety nie odbędą, ale wierzę w to, że idea Pol 8, czyli jednego z najstarszych festiwali w Polsce, bo już 43 edycje tego festiwalu się odbyły, będzie kontynuowana i myślę, że ten festiwal nadal się będzie rozwijał. Myślę, że już za rok. Może w połączeniu tutaj z kinem z Kłodzkiej. A oczywiście, jesteśmy bardzo otwarci na współpracę. Tutaj dziękujemy bardzo serdecznie panu dyrektorowi Robertowi Karbownikowi za zaproszenie i za to, że możemy współpracować.